Siatkarski Puchar Świata w Japonii rewelacyjnie zaczął się dla naszych zawodników, a właściwie kończy się już w superhumorach. Wojciech Drzyzga, ekspert Polsatu Sport.pl. Witam Cię, Wojtku. Dzień dobry. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, co dzieje się w tym momencie z biało-czerwonymi. Są na czele tabeli, tylko jedna porażka po tie-breaku z reprezentacją Iranu. Komplet zwycięstw, no i przed tymi trzema kluczowymi pojedynkami z reprezentacją Włoch, Brazylii oraz Rosji mamy wielkie szanse, by nie tylko zająć miejsce na podium, ale wygrać cały Puchar Świata. No, sytuacja, można powiedzieć, że wymarzona, prawie że maksymalne zdobycze punktowe, tylko te 2 punkty stracone po drodze. Inne ekipy poniosły większe straty, no więc chyba niczego lepszego sobie wymarzyć i drużyna nie mogła i na razie plan ten sportowy jest realizowany. Powiedz proszę, co Cię najbardziej zaskakuje w grze naszej reprezentacji? Ta konsekwencja, być może szeroki skład, bo co rezerwowy wejdzie do podstawowego składu, to gra jak z nut. Ogólnie mówiąc, skuteczność zdobywania punktów i wygrywania pojedynków. O ile do poziomu niektórych setów, czy sposobu gry, czy sposobu indywidualnie już oceny niektórych zawodników, pewnie będą jakieś zastrzeżenia, ale to nie ma żadnego wpływu na końcowy wynik. Ten jeden mecz, który nam nie wyszedł, którego nie potrafiliśmy dokończyć z Iranem, a tak to właściwie we wszystkich meczach jesteśmy niesamowicie skuteczni, wygrywamy za 3 punkty. Powiedz, pamiętasz, co powiedziałeś w tym studio przed tygodniem, że Polska może ma wszystko, żeby zdobyć Puchar Świata i wówczas przyszła ta porażka z Iranem, gdzie wszyscy już zaczęli pokpiwać sobie troszeczkę, że to klasyczne polskie, uwierzyć po 2-3 zwycięstwach, popaść w wielką euforię, ale tutaj naprawdę te nadzieje i oczekiwania są uzasadnione. Polska gra naprawdę świetnie w tym turnieju. No dodatkowo myślę, że mało nawet otuchą dla chłopaków po tym przegranym meczu było to, że Iran jeszcze wygrał i z Argentyną, i z Serbią. To jednak było takie potwierdzenie, że nie przegrali z kelnerami, nieładnie mówiąc, ale oni się z tym trochę lepiej poczuli, z tą porażką, że to był ciężki mecz, który mógł się przydarzyć. No a wracając do Twojego pytania, ta sytuacja, w której znaleźli się Polacy, właściwie no, mamy dalej wszystko, choć powiem szczerze, że jeszcze cały czas trener jakby nie sięgnął po te maksymalne rezerwy tego stylu gry, który może nasz zespół prezentować, ale na razie no, widać, że lepiej grać może prościej, może nie wikłać się wielkie taktyczne jakieś kombinacje, ale szukać precyzji i skuteczności. To na razie jest skuteczna, dobra droga. Czy wystarczy na tą wielką trójkę, choć ta wielka słowo dzisiaj do Brazylii aż dziwnie brzmi, ale trochę nie pasuje. No właśnie, po porażce z reprezentacją Serbii, wcześniej z Kubańczykami, także przegrana z Włochami. No rzadko zdarza się, by w turnieju 11-meczowym aż 3 porażki mieć, a jeszcze 3 spotkania przed Brazylijczykami. Powiedz proszę, nie jest dla Ciebie zaskoczeniem, że Paweł Zagumny nie jest pewniakiem w szóstce Andrzeja Anastaziego, że Łukasz Żygadło wchodzi, właściwie teraz szkoleniowiec ma dylemat, co zrobić w kolejnych spotkaniach. Ja tak próbowałem sobie zanalizować, jak sobie w głowie mógł poukładać ten Anastazy cały ten turniej. Wiadomo, że trzeba być elastycznym i w czasie turnieju reagować, ale miałem wrażenie, że z zespołami dobrymi on by chyba chciał, żeby inaczej szóstka wyglądała. Ta przewidywał, że będzie inaczej wyglądała. Z zespołami troszeczkę słabszymi znaczy chciał pewnie zarotować skład, a wyszło całkiem odwrotnie. To ze słabszymi zespołami musimy sięgać po wszystkie rezerwy. Zawodnicy muszą rezerwowi wchodzić i to oni decydowali o wyniku meczu, a z tymi zespołami bardzo trudnymi, które do tej pory pokonaliśmy, zespół sobie jakoś radzi w tym pierwszym wyjściowym składzie i trener nie dotyka składu, nie robi zmian. Choćby dzisiejszy ostatni mecz z Egiptem, nie wydawało się, że możemy sobie pograć pełną 12, no nic z tego, zagraliśmy gołą 6, ale wygraliśmy go 3-0. Który mecz był najlepszy w wykonaniu biało-czerwonych? Stany Zjednoczone? Tak, od strony czysto już tej techniczno-taktycznej i sposobu wykonania mieliśmy przewagę we wszystkich elementach, co rzadko się zdarza, grając przeciwko tak uznanej firmie. Mistrzom olimpijskim aktualnie. Tak jest. Osiągnąć przewagę tak wyraźną, zaczynając od ataku, a kończąc nawet na ilości obron, to właściwie nie zdarza się to często. Powiedz, a to spotkanie z Iranem uznajesz za najgorsze w naszym wykonaniu? Tam jeden z setów był wygrany przy bardzo dużej różnicy punktów. No właśnie, tam nie warto zaglądać statystyki, bo statystyki sobie pięknie wyśrubowaliśmy setem wygranym do 8, ale potem sobie pięknie popsuliśmy cały mecz, przegrywając go ze stanu 16-11 w czwartym secie, gdzie wszystko było po naszej stronie. No to było to jedno, powiedzmy sobie, zawahanie i zaniedbanie, niewykorzystanie dobrej sytuacji.